grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jest karanie, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchu, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Nehmt mit dir solche Frage, dass meine Frau und ich uns sehr freuen, wieder in unserem Land zu sein. Najpierw chciałbym powiedzieć, że ja z małżonką cieszymy się, że możemy być znowu w waszym kraju. Wie selbst das sagen, ich bin das fünfte Mal im Lande und das dritte Mal in Oberschlesien. Ja sam o sobie mogę powiedzieć, że jestem już po raz piąty w tym kraju, a po raz trzeci na Górnym Śląsku. Wenn ich dann eingeladen worden bin, etwas über Gottes Wort zu sagen. Gdy zaproszono mnie, abym coś ze Słowa Bożego powiedział, dann möchte ich gern an diesen Tagen zwei Themen behandeln. To chciałbym w tych dniach rozważyć dwa tematy. Ein Thema, das uns alle angeht. Pierwszy temat, który dotyczy nas wszystkich, nämlich die Schule Gottes. Mianowicie Szkoła Boża. Könnte noch sagen, die Hochschule Gottes. Możemy powiedzieć Wyższa Szkoła Boża. Und vielleicht, wenn der Herr es will, an den nächsten Tagen ein anderes Lehrthema. A jeśli Pan pozwoli, to w następnych dniach może jeszcze poruszymy temat pouczający. Ob wir es wissen oder nicht wissen, wir sind alle in der Schule, in der Erziehung Gottes. Czy to wiemy, czy tego nie wiemy, ale wszyscy jesteśmy w szkole Bożej i jesteśmy przez Niego wychowywani. Wir haben solche bekannte Verse gelesen, wie Hebräer 12. I czytaliśmy tak znane wiersze z 12 rozdziału Listu do Hebrajczyków. Die uns sagen, dass Gott uns erzieht oder züchtigt. Które nam właśnie mówią, że Bóg nas wychowuje albo nas szkarci. Und dann besteht eine Gefahr, dass wir gar nicht merken, dass Gott uns erzieht. Ale istnieje niebezpieczeństwo, że w ogóle możemy nie zauważyć, że Bóg nas wychowuje. Das hat der Heilige Schreiber im Vers 5 angedeutet. I o tym wspomniał ten święty pisarz w czwartym wierszu. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung. Synu mój, nie lekceważ sobie karania pańskiego. Oder wenn du von ihm, ich lese mal die Bemerkung, to uns zurechtgewiesen wirst. Albo jeżeli jesteś przez niego poprawiany, pouczany, piąty wiersz. Es ist einige Jahre her, dass einige Brüder, die waren dabei, über Gottes Wort sprachen. To już minęło parę lat temu, gdy zgromadziło się kilku braci, aby rozważyć Słowo Boże. Und dann kamen wir auch an diese Stelle in Hebräer 12. I wtedy doszliśmy do tego miejsca w 12 rozdziale Hebrajczyków. Und einer der Brüder sagte, er war nicht so alt. A jeden z braci powiedział, nie tak jeszcze stary. Ich habe noch nie erlebt, ich erzieht oder züchtigt. Nigdy jeszcze tego nie przeżywałem, aby Pan mnie wychowywał albo ćwiczył. Und ich habe gesagt, denke mal an die Dinge in deinem Leben, die du erlebt hast. A wtedy ja mu powiedziałem, wspomnij sobie te rzeczy z twojego życia, które musiałeś przejść. Und das war einfach Erziehung für Gottes für dich. To przecież były po prostu drogi wychowywania Ciebie przez Boga. I aż do tej chwili ten brat tego tak nie uznawał. On sobie myślał, że to był taki po prostu zły przypadek. Bo to mianowicie jego sąsiedzi byli bardzo źli.
On mieszkał w wynajętym mieszkaniu. Die Nachbarin war so böse, dass sie die Kinder und die Frau mit dem Stock bedrohte. I sąsiedzi byli tak złymi ludźmi, że groziło, że pobiją żonę i jego dzieci. Das war eine Züchtigung des Herrn. I to było wychowywanie Pana. Und er hat eben die Züchtigung des Herrn für nichts geachtet. Er hat das verkannt, nicht geachtet. On po prostu nie rozpoznał tego karania pańskiego i jak gdyby to lekceważył. Aber man kann auch müde werden, wenn immer zu ein neues Unglück kommt. Ale można się przemęczyć, gdy ciągle na nowo jakieś nowe nieszczęście nas spotyka. Denke mal an deine lang andauernde Krankheit. Pomyśl o twojej długotrwającej chorobie. Oder es gibt Not mit den Kindern. Albo są różne problemy z dziećmi. Oder es gibt Not mit ungläubigen Verwandten. Albo są różne problemy z niewierzącymi członkami rodziny. Mit deinem ungläubigen Mann oder deiner ungläubigen Frau. Albo z twoim niewierzącym mężem, albo z twoją niewierzącą żoną. Oder du wirst arbeitslos. Albo może stracisz pracę. Was für Schwierigkeiten es gibt, es kann ein Autounfall sein oder ein Unglück. A mogą być jeszcze inne nieszczęścia, jak na przykład wypadek samochodowy. Wenn das immer wieder geschieht, dann werden wir müde, ich auch. I gdy to ciągle na nowo się powtarza, to na pewno jesteśmy tym przemęczeni. Ja też. Der Herr ermahnt uns, werde dann nicht müde, aber den Menschen habe ich zuschlug. Ale tu nas Pan właśnie napomina, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Das ist Vers 6. Bo szósty wiersz mówi, kogo Pan miłuje, tego karze. Und wenn wir dann nichts erleben, das kommt auch vor. Ale gdy nie przeżywamy niczego trudnego, a to też się zdarza, dann können wir darüber nachdenken, ob uns der Herr nicht mehr liebt. To możemy sobie teraz rozmyślać, czy czasem Pan nie miłuje. Also alles, was uns geschieht, was uns begegnet im Leben, kommt von Gott. A więc wszystko, co nam się zdarzy w naszym życiu, to wszystko pochodzi z góry od naszego Pana. Und wird von ihm benutzt, um uns zu reinigen. I jest to przez niego używane, aby nas oczyszczać. Damit wir nicht mehr so fleischlich sind. Abyśmy nie... Ja. Pomyślmy o tym miejscu z Jeremiasza, 48 rozdział, 11 wiersz. Sorglos war Moab von seiner Jugend an, von still lag es auf seinen Häfen und wurde nicht ausgeleert von Fass zu Fass. Und in die Gefangenschaft ist es nie gezogen. Daher ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch unverändert. Jeremiasza 48,11. Moab miał spokój od swojej młodości i spoczywał na swoich drożdżach. Nie przerywano go z jednego naczynia w drugie i nie poszedł do niewoli. Dlatego zachował swój smak, a jego woń się nie zmieniła. Manchmal geht es auch uns so, dass wir Kopf stehen, ausgerechnet wie etwas. Czasami też i nam tak się zdarza, że przewracamy się do góry nogami i tak jak jakieś naczynie jesteśmy wylewani. I w końcu już potem tracimy orientację i nie wiemy, gdzie dół, gdzie góra. Und doch ist es der Herr, der uns an seiner Hand nimmt und uns erziehen will. Ale jest ten Pan, który chce nas trzymać swoją ręką i chce nas wychowywać. Bevor ich zu meinem Thema komme, dann noch ein Wort zu dem Vers 10. Zanim przejdziemy do naszego tematu, to jeszcze parę słów na temat tego 10 wiersza. Wir müssen wirklich wissen und dann erträgt sich jede Not leichter. Mianowicie musimy to po prostu wiedzieć i wtedy będzie nam łatwiej znosić każdą biedę. Dass Gott Erziehungsziele hat mit einem jeden von uns. Bo Bóg ma swoje cele wychowawcze z każdym z nas. Wenn unsere Kinder in die Grundschule gehen, lernen sie lesen, schreiben und rechnen. Gdy nasze dzieci idą do szkoły podstawowej, to zaczynają się uczyć pisać i czytać. Auf der Oberschule lernen wir vielleicht Mathematik und fremde Sprachen und Naturwissenschaften.
szkole wyższej może uczymy się głębszych rzeczy z matematyki i dotyczącej języka, albo z spraw dotyczących natury. Und auf den berufsbildenden Schulen das, was wir für unseren Beruf eben brauchen. Was ist nun aus? A w szkołach zawodowych uczymy się rzeczy, które są konieczne do wykonywania tego zawodu, którego się uczymy. Und der Bursche Gott will natürlich auch mit uns, hat auch mit uns bestimmte Ziele, die er erreichen will. Tak, ten wielki Bóg też ma z nami konkretne cele, które chce osiągnąć. Und ein Ziel ist hier genannt, und das stimmt auch mit Jeremia 48 gut überein. I jeden z tych celi jest tutaj wymieniony i to zgadza się dokładnie z Jeremiasza 48 rozdziałem. Wir sollen Gemeinschaft haben mit seiner Heiligkeit. Mamy mieć społeczność z Jego świętością. Bestimmte Ungezogenheiten dürfen wir nicht mehr haben. Pewne nie możemy być po prostu niewychowani. Nie może być w naszym życiu wystąpić niekarność. Es gibt Dinge, die einen großen Platz einnehmen in unserem Leben. Są mianowicie w życiu naszym rzeczy, które dużo nam zajmują miejsca, czasu. Es können Hobbys sein, oder unsere Frau, oder unser Mann, unsere Kinder. Może to być właśnie jakieś hobby, może to być też i żona, lub mąż, lub mogą być i to dzieci. Oder unser Haus, unser Garten, unser Auto, unser Beruf. Może to być nasz dom, nasze auto, nasz ogród, albo może też i to być nasz zawód. Und alles das verträgt sich nicht mit der Heiligkeit Gottes. A to wszystko razem nie zgadza się ze świętością Bożą. Wer nicht heilig ist, wird Gott nicht sehen. Ale kto nie jest święty, nie będzie Boga oglądał. Das sind einige solche Ziele, die Gott mit uns erreichen will, mit dir und mit mir. To są właśnie takie cele, które Bóg chce razem z Tobą i mną osiągnąć. Nun wollen wir in das biblische Leben gehen. A teraz spójrzmy w to życie biblijne. Und es gibt natürlich verschiedene Männer, die in der Schule Gottes standen. Naturalnie było wiele mężów, którzy znajdowali się w Szkole Bożej. Ich denke mal zum Beispiel an Jakob. Na przykład myślę o Jakubie. Jakob ein sehr eigenwilliger, ein fleischlicher Mann. To był bardzo samowolny i cielesny człowiek. Nachdem er jahrzehntelang in der Schule Gottes war, i chodził przez dziesiątki lat w tej Szkole Bożej, war er sehr bescheiden geworden. I wtedy bardzo stał się skromnym. Und dann wurde es ihm geschenkt, sogar den Pharao, den größten Mann seiner Zeit, zu segnen. Ale potem na koniec życia było mu podarowane, że mógł przy końcu swego życia pobłogosławić największego człowieka tamtejszych czasów na ziemi, mianowicie Faraona. Und denke mal an Josef. Albo pomyślmy o Józefie. Josef musste ganz große tiefe Wege gehen. Józef musiał też przejść bardzo wielkie głębiny w swoim życiu. Er war ungerechterweise im Gefängnis. Znalazł się w niesprawiedliwy sposób w więzieniu. Und wurde aus dem Gefängnis heraus auf den zum Vizekönig von Ägypten gemacht. A został wywyższony z tego więzienia aż do stanowiska zastępcy faraona, króla egipskiego. Wir können noch viele andere Männer anführen, wie Mose, wie alle in der Erziehung, in der besonderen Erziehung Gottes waren. Możemy wymieniać wielu innych mężów Bożych, jak na przykład Mojżesz, którzy się znajdowali w tych szkołach Bożych, w których się wychowywali. Nun gibt es eine Lebensgeschichte in der Bibel, ale jest też i taka historia życia w Biblii, die vielleicht am ausführlichsten von allen berichtet wird, która może jest w najdokładniejszy sposób ze wszystkich innych historii przedstawiona. Ausführlicher als Abrahams oder Josefs Geschichte. Dokładniej niż może Abrahama lub Józefa historia życia. Das ist die Geschichte Davids, das können wir von Israel. To jest mianowicie historia życia Dawida, króla izraelskiego. Und bei David lernen wir noch vieles, vieles mehr. A jeżeli chodzi o Dawida, to od niego możemy się wiele innych rzeczy nauczyć. Weil David einer der größten Dichter der alten Zeit war, der Komponisten auch. Bo David był jednym z największych poetów i kompozytorów żydnych czasów. Wie alle seine Erlebnisse mit Gott und mit Menschen aufgeschrieben hat, który wszystkie swoje przeżycia z Bogiem i z ludźmi zapisywał. Ich meine natürlich die Psalmen. Mam na myśli właśnie psalmy.
So dass wir wissen können, was hat der Mann erlebt, was hat er empfunden, als er in tiefer Not war oder in Schwierigkeit. Także my możemy teraz wszystko wyczytać, co on odczuwał, gdy znajdował się w różnych głębinach swojego życia. Das ist ein solches gewaltiges Thema. A to jest tak ogromny temat. Ich wünschte, ich könnte euch alle dafür begeistern. I życzyłbym sobie, abyście wy wszyscy byli tym zachwyceni. Ich kann natürlich nicht die Geschichte David im ersten Buch Samuel vorlesen. Naturalnie nie mogę przeczytać całej historii życia Dawida z pierwszej księgi Samuelowej. Die meisten von euch kennen sie natürlich. Większość z was na pewno ją zna. Aber ich will ein wenig davon erzählen, wie die Geschichte, wie das Leben Davids gelaufen ist. Ale troszeczkę chciałbym opowiedzieć, jak przebiegało życie Dawida. Und wenn ich ein bisschen ausführlicher werde, dann habe ich auch meinen Grund, wenn ich schon am Morgen lege. A jeżeli to troszeczkę dokładniej będę czynił, to proszę to zrozumieć. Ja chciałbym przygotować podstawę na jutrzejszy dzień. Der letzte Vers im Richterbuch, im Buch der Richter, heißt: In jenen Tagen war kein König in Israel, an jeder Tag das Recht war in seinem Auge. Przeczytajmy ostatni wiersz z księgi sędziów. To jest sędziów 21-25. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. Es gab also ein Problem. Israel hatte keinen König. A więc był problem. Izrael nie miał króla. Natürlich war Gott ihr König. Naturalnie Bóg przecież był ich królem. Aber Gott hatte auch in den Büchern Mose zuvor gesagt, dass Israel einen König haben würde. Ale Bóg też w księgach Mojżeszowych to przepowiedział, że Izrael będzie miał kiedyś króla. Dass Israel ein Gottesstaat sein würde hier auf dieser Erde. I że Izrael będzie Bożym państwem tutaj na ziemi. Und dazu braucht es eben auch einen König, einen Menschen als König. I do tego też potrzebował Izrael człowieka, który by stał się królem. Aber Gott ließ sich bis dahin noch sehr viel Zeit. Ale aż do tej chwili Bóg pozwolił, żeby upłynęło bardzo dużo czasu. Das erste, was er tat, er weckte einen Mann in Israel. A pierwsze, co on uczynił, to po prostu wzbudził w Izraelu pewnego człowieka. Einen Gottesmann, er hieß Samuel. Bo męża Bożego, który nazywał się Samuel. Der zwei Könige in Israel salbte. Który pomazał, namaścił dwóch królów w Izraelu. Samuel war einer der größten des Alten Testamentes. Samuel był największym ze Starego Testamentu, mężem ze Starego Testamentu. Ein Gottesmann, ein Prophet, ein On był mężem Bożym, on był kapłanem, on był prorokiem i on był królem. Natürlich war er kein gesalbter König mit Krone und Thron. Naturalnie nie był pomazanym królem siedzącym na tronie z koroną. Ale er war auch Richter und als Richter übte er königliche Würde aus. Ale on był sędzią w Izraelu i jako taki też i nosił tą królewską cześć. Und dann war seine Aufgabe, als das Volk verlangte, dass es einen König haben würde wie die Nationen. A gdy lud zaczął żądać króla, tak jak wszystkie pozostałe narody wokoło nich, to on otrzymał zadanie, dass er einen König sagen musste, den zwar Gott bestimmt hatte. A on otrzymał zadanie, żeby pomazać jakiegoś króla, który jako Bóg wybrał. Aber so wie er den Menschen in Israel gefiel. Ale takiego, jaki by się podobał ludziom w Izraelu. Es war der Mann, es war der größte Mann in Israel. I był wybrany najwyższy człowiek w Izraelu. Ein Mann von ausgezeichneten Benehmen. Był to człowiek, który miał szczególną, wielką cześć i zachowywał się odpowiednim odpowiednią czcią w Izraelu. Ein Mann, der auch Gott etwas kannte. To był człowiek, który też trochę znał Boga. Und ein Mann, der bescheiden und demütig war. I to był człowiek, który był skromny i pokorny. Ein hervorragender Mensch, der beste Mann in Israel. I to był szczególny człowiek, najlepszy w Izraelu. Und diesen Mann, das ist natürlich Saul, der nachmalige König Saul, hat Samuel gesagt. I tego człowieka właśnie namaścił na króla Samuel. To był Saul. Und die Geschichte in Israel ging weiter. I historia Izraela toczyła się dalej. Das Problem, das sie hatten, war, dass Gott erlaubte, dass Feinde in ihr Land hineingekommen waren. Problem nastał wtedy, gdy Bóg pozwolił, aby nieprzyjaciele najechali ich kraj. Es waren die Philister. To byli Filistyńczycy.
Und man kann natürlich, ich weiß mal eben auch, man kann dieses Buch auch hochprophetisch betrachten. Naturalnie można tą księgę traktować jako księgę bardzo zawierającą dużo proroctwa. Sicherlich wissen das auch einige von euch. Z całą pewnością niektórzy z was o tym wiedzą. Dann ist das Volk Israel, das durch den Jordan gezogen sind, die wahren Gläubigen. I w Izraelu wszyscy ci, którzy przeszli przez Jordan, byli tymi prawdziwymi wierzącymi. Und dann sind die Philister, die niemals durch den Jordan in das Land hineingekommen waren, die bekennenden Christen unserer Zeit. A Filistyńczycy, którzy nie przeszli przez Jordan, oni stali się w porównaniu do naszych czasów tymi, którzy byli tylko chrześcijanami z wyznania. Und dann sieht man mit einmal, welche Gefahr bekennende Christen oder Kindgläubige sind. I w tym przykładzie widzimy, jakie niebezpieczeństwo oznaczają ci, którzy tylko są z wyznania chrześcijanami, dla tych, którzy są prawdziwym Kościołem Chrystusowym. Und wir können natürlich auch sagen, Saul und David sind Typen, sind also Vorbilder auf unserer Zeit oder auf die Zeit überhaupt. My możemy powiedzieć, że Saul i Dawid to są właśnie te najlepsze przykłady dla naszych czasów. Saul wird den wahren Bispenik David auch, kann ich gleich noch bekämpfen. I do tego jeszcze dojdziemy. Potem się zdarzyło, że Saul zaczął tego też namazanego króla Dawida zwalczać. Und David ist ein Bild von Jesus Christus, unserem Herrn, von dem Messias. A Dawid jest obrazem Jezusa Chrystusa, naszego Pana, naszego Mesjasza. Und mit einmal gibt Saul das Bild des Antes kommenden Antichristen. I nagle Saul przybiera obrazowo postać tego nadchodzącego w przyszłości Antychrysta, der den wahren Messias bekämpft, który będzie tego prawdziwego Mesjasza zwalczał. Und dann gerichtet wird. Ale potem będzie musiał być osądzony. Aber auch darüber will ich reden. Ale też i o tym nie chciałbym teraz dalej dłużej mówić. König Saul wird von Gott versucht, wird also getestet. I teraz król Saul jest sprawdzany, testowany przez Boga. Alle Menschen werden getestet, geprüft. Tak, wszyscy ludzie są testowani i sprawdzani przez Boga. Und Menschen, die den lebendigen Glauben an den Herrn Jesus nicht haben, bestehen diese Prüfung nie. A ludzie, którzy nie posiadają żywej wiary w Pana Jezusa, nigdy nie ostoją się w takich próbach. Sie fallen, sie bestehen den Test nicht. Oni upadają i nie ostoją się w tych testach Bożych. Ich weiß nicht, ob ich die Stelle gleich finden kann in den Sprüchen. Nie wiem, czy w przypowieściach potrafię znaleźć od razu to miejsce. Sie heißt, ja, Sprüche 24, Vers 16. 24 rozdział, 16 wiersz. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gesetzlosen stürzen wieder im Unglück. 24 rozdział przypowieści, 16 wiersz. Bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie, lecz grzesznicy potykają się w nieszczęście. Das die Prüfung, die Erprobung im Alten Testament oder im Neuen Testament oftmals mit Feuer verglichen wird. A wiecie również też, i że wszelkie doświadczenia i próby w Starym i w Nowym Testamencie porównywane są do przepławiającego ognia. Das aus dem Fleisch überhaupt nicht gut tun kann. Ale w ten sposób Bóg dowiódł Izraelowi, a również też i nam dowodzi, że z cielesnego nie może nic dobrego pochodzić. Und dann, wenn das so weit ist, a gdy już do tego punktu doszło, dann sucht Gott einen König aus nach seinem Herzen. Wtedy Bóg wyszukał sobie króla, który by był według jego serca. Es ist ein merkwürdiger Mann. A to jest naprawdę bardzo szczególny człowiek. Und ich habe jetzt 1. Samuel Kapitel 16 aufgeschlagen. A ja otworzyłem pierwszą księgę Samuelową na 16 rozdziale. Es ist der 8. Sohn in der Familie. Dawid był 8. synem w rodzinie Isajego. Er ist der jüngste in der Familie. On był najmłodszym w tej rodzinie. Und normalerweise macht man nicht den jüngsten Sohn zum König aus einer Familie. I naturalnie rzeczy nigdy się nie czyni króla z najmłodszego syna w jakiejś rodzinie. Sondern der älteste hat alle Rechte, König zu werden. Ale właśnie najstarszy ma wszelkie prawo, aby stać się królem. Der erstgeborene also. Czyli ten, który jest pierworodny. Aber Gott beweist jetzt auf einmal, dass nicht das menschlich Besondere für ihn wertvoll ist.
Ale tutaj Bóg jeszcze raz pokazuje, że to, co ludzie uważają za szczególnie wartościowe, to nie takim jest u Boga. A to nie Männer, die besonders groß sind. A więc nie mężowie, którzy są szczególnie wysocy, nie tacy, którzy dysponują szczególnymi duchowymi zdolnościami, ale Bóg wybiera to, co jest niczym, tak jak to mówi w pierwszym liście do Koryntian. Und ich denke, wir alle, die wir hier sitzen, sind von dieser selben Sorte. I ja myślę, że wszyscy, którzy tutaj siedzimy, właśnie z tego rodzaju pochodzimy. 1 Korinther 1, Vers 26, denn sehet auf eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch sind, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf das er die Weise zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, auf das er das Starke zu Schanden macht. Und das Edle der Welt, das Unedle der Welt, und das Verachtete hat Gott auserwählt, und das, was nicht ist, auf das er das, was ist, A więc czytamy pierwszy list, pierwszy rozdział od 26 wiersza. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i to wzgardzone, wybrał Bóg, i w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Natürlich ist ja David ein ganz sympathischer und wunderbarer junger Mann. Naturalnie również i David był bardzo sympatycznym, młodym człowiekiem. Aber Gott macht sich sehr viel Mühe, diesen Mann persönlich zu erziehen. Ale Bóg bardzo się starał, aby tego człowieka osobiście wychowywać. Und dieser junge Mann, vielleicht war ja 18 Jahre alt, als gesagt wurde, zum König gesagt wurde. I ten człowiek, ten młody mąż, miał może 18 lat, gdy został zaprowadzony do króla. Hatte mehr als 10 Jahre Privatunterricht von seinem Gott. I więcej niż 10 lat musiał być osobiście, prywatnie pouczany przez Boga. Ich denke daran, dass Mose 40 Jahre lang in der Wüste erzogen worden ist. 40 lange Jahre. A ja myślę też i o tym, że Mojżesz był przez 40 lat w pustyni przez Boga wychowywany. Und Gott macht sich besonders viel Mühe mit solchen Männern und Frauen, Brüdern und Schwestern, mit denen er einmal etwas Besonderes vorhat. Tak, Bóg naprawdę bardzo się trudzi nad takimi braćmi i siostrami, z których kiedyś w przyszłości chciałby uczynić wielkich w jego służbie. Und die Schwierigkeiten, die dieser junge Mann bekommt, sind sozusagen vorprogrammiert. A te trudności, które spotykają tego młodego człowieka, można powiedzieć, już są z góry zaprogramowane. Da ist ein König im Amt, König Saul nämlich. Mianowicie już był na tronie inny król, król Saul. Als er erfährt oder merkt, dass da ein anderer König, ein anderer Mann zum König gesagt worden ist für ihn an seiner Stelle. A gdy on dowiedział się o tym, że inny mąż został już namazany na króla w zamian niego, dann steigt der Hass in ihm auf gegen den jungen David. To wtedy w swojej nienawiści on zaczyna występować przeciwko młodemu człowiekowi Dawidowi. Und dieser Hass in dem früher so demütigen Mann bringt ihn dazu, sagt David, ermorden zu können. A ten, ta nienawiść doprowadziła do tego, że ten kiedyś bardzo pokorny, uniżony człowiek Saul, on dochodzi do tego, aby zamordować Dawida. Und David kann wirklich nichts dazu, dass Saul so feindlich gegen ihn ist. A David naprawdę nic nie to, że Saul był w ten nieprzyjazny sposób do niego nastawiony. David hat den König Saul aus der größten Gefahr seines Lebens befreit. David dodatkowo wyzwolił z największego niebezpieczeństwa życia króla Saula. Als er den sehr gefährlichen Kämpfer, Vorkämpfer der Philister, Goliath, nämlich erschlagen hat. Mianowicie wtedy, gdy on tego bardzo niebezpiecznego wojownika ze strony filistyńskiej Goliata zabił. Und als dann der böse Geist von Gott kam, als Saul also depressiv wurde. A gdy Saul wpadł w depresję, dann
dann wurde David an den Königshof berufen, um ihm mit der Zither zu spielen oder mit der Laute zu spielen. A wtedy wzywano Dawida na dwór królewski, aby swoją grą na harfie lub cytrze uspokajał ducha królewskiego. Damit es dem König Saul besser gehen würde. Aby lepiej się król Saul czuł. Aber dieser Mann von früher, dieser bescheidene, demütige König Saul. Ale ten człowiek z dawnych czasów, tak pokorny i skromny, król Saul, der aber nie eine lebendige Glaubensverbindung zu Gott gehabt hat. Który nigdy nie posiadał takiego żywego związku z Bogiem. Der Mann war nicht ungläubig, der glaubte an Gott. Ten człowiek przecież nie był niewierzącym. On wierzył w Boga. Er führt seinen Namen sehr oft in den Mund. On bardzo często wymieniał przez swoje usta imię Boże. Dieser Mann war sogar sehr religiös. Ten człowiek był nawet bardzo religijny. Aber sein Leben war nie verändert worden. Ale jego życie nigdy się nie zmieniło. Im Gegensatz zu David, der den lebendigen Glauben in sich hatte. W przeciwieństwie do Dawida, który miał właśnie tą żywą wiarę w sobie. Der mit diesem Glauben den riesen Goliath erschlagen hatte, mit einem kühnen Glauben. I ten Dawid, który miał tak odważną wiarę, poszedł do Goliata i zabił go w tej wierze. Das sind diese beiden Männer, die da gegeneinander stehen. I teraz widzimy tych dwóch mężczyzn przeciw sobie postawionych. Und Gott hat das alles so geführt. Keiner hätte das von uns gedacht. A żaden by z nas nie przypuszczał, że to Bóg tak wszystko doprowadził. Jetzt etwa den König Saul und tötete ihn. Bóg nawet ukarał króla Saula i musiał go zabrać z tej ziemi. Er hat ihn zwar verurteilt, das Urteil war über König Saul gesprochen. I wcześniej już był wypowiedziany wyrok nad królem Saulem. Aber er darf weiter regieren. Ale on mógł jeszcze dalej wtedy rządzić. Und nebenbei, das Urteil ist über den Teufel, über den Satan gesprochen. A teraz mówiąc tak o szatanie, to o nim też już jest wyrok wypowiedziany. Und der Satan darf weiter regieren und den Gläubigen schaden. Ale szatan może dalej rządzić i może szkodzić wierzącym. To jest w tym zawarta Boża mądrość, a jednocześnie dla nas wielka tajemnica. Und die Dinge mit dem König David, mit dem jungen David werden so schlimm, dass David flüchten muss. A sprawy Dawida tak potoczyły się źle, że musiał uciekać. 1 Samuel 19. Muss er des Nachts aus seinem eigenen Wohnhaus flüchten, wird aus dem Fenster herabgelassen. I w 19 rozdziale pierwszej księgi Samuelowej czytamy, że on nawet musiał z własnego mieszkania w nocy uciekać przez okno. Und von da ist David ein flüchtiger Mann, den jeder, der ihn trifft, erschlagen kann. I od tej chwili David stał się uciekinierem, którego każdy, kto spotka na drodze, mógł zabić. Wisst, dass es das auch in der deutschen Geschichte gegeben hat? Wiecie może o tym, że i w historii Niemiec też kiedyś tak było. Dass gegen bestimmte Männer eine sogenannte Reichsacht, so kann man das übersetzen, eine Reichsacht erklärt wurde. Że nad niektórymi ludźmi był wypowiedziany już wyrok, jakaś klątwa. Dass jeder, der ihn trifft, unterwegs ihn erschlagen kann. I było wtedy powiedziane, że każdy, kto go spotka, może go zabić. Und einer der berühmtesten Männer, die je unter dieser Sache gelitten haben. A jednym z najbardziej znanych ludzi, którzy musieli cierpieć pod właśnie tym przekleństwem, ist der große Reformator Martin Luther. To jest ten wielki reformator Martin Luther. David ist auf der Flucht. A więc wiemy, David jest na ucieczce. Und er weiß nicht, wohin er gehen soll. I nie wie, gdzie ma się udać. Und er sagt, nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tode. I on mówi, krok tylko jest między mną a śmiercią. Und ich komme eben noch, die letzten Lücken, zu Kapitel 21, 1 Samuel 21. I teraz jeszcze przejdźmy do 21 rozdziału pierwszej księgi Samuelowej. Und der junge David, und das verstehen wir gut, geht zu dem Priester, zu dem Hauptpriester damals. Możemy to teraz dobrze zrozumieć. Ten młody człowiek, David, idzie do najwyższego kapłana. Geht zu Achimelechem Priester. On idzie do Achimelecha, do kapłana. Und dieser Priester kommt ihm ängstlich entgegen und sagt, was ist los mit dir? A ten przeraził się i pyta się, coś się stało z tobą. Und David erzählt ihm eine wunderbare Geschichte. A David cudowną historię. Nur die Geschichte ist nicht wahr. Ale niestety ta historia nie była prawdziwa. David hat eine, kommt darauf zurück, eine glänzende Fantasie.
I stwierdzamy, że Dawid miał taką wyśmienitą fantazję. Und Fantasie ist eine Gabe Gottes. A fantazja to jest darem Bożym. Und er bittet diesen Philister um Brot. Er hat nichts zu essen. Do tych samych nieprzyjaciół. Er ist ein Deserteur, der kommende König, ein Deserteur. A więc ten, który miał stać się królem, rozpoczyna od statutu dezertera. Und wenn es nach ihm geht, würde er nie mehr König werden können über Israel. I gdyby według myśli Dawida tak dalej szło, to on nigdy by się nie stał królem izraelskim. Denn er hat gemeinsame Sache gemacht mit den Feinden seines Volkes. Gdyż on podejmował się wspólnych spraw z tymi nieprzyjaciółmi ludu Bożego. Solcher Mann darf niemals König werden über Gottes Volk. Taki człowiek nigdy nie mógłby się stać królem nad ludem Bożym. Not und Angst bringen diesen jungen Mann in die größte Gefahr. Ta wielka bieda i strach doprowadza tego młodego człowieka do tak wielkiego niebezpieczeństwa. Gebet hat auch nicht gebetet darüber, denke ich. Myślę, że nie modlił wtedy. Die Wahrheit gesprochen. Po pierwsze powiedział nieprawdę. Er läuft zu den Feinden über. Poszedł do nieprzyjaciół. Und als es bekannt wurde, dass das ja der David ist, der den Goliath erschlagen hat. A gdy potem objawiło się to temu ludowi, że to jest właśnie ten Dawid, który zabił Goliata. Weiß jetzt sich keinen anderen Rat mehr, als sich zu verstellen. To wtedy już nie wie co innego podjąć się, jak właśnie zmienić samego siebie. Er verstellt seinen Verstand und tat unsinnig vor ihm. I wtedy on zaczął udawać obłąkanego przed królem tego ludu. I pozwala, aby się obśmiała jego broda. Der kommende König Israels, ein irrsinniger, ein irrer Mensch. Undenkbar. Jest to rzecz niewyobrażalna, że ten nadchodzący w przyszłości król izraelski stał się człowiekiem bez zmysłu. Wenn Gott ihn nicht aus dieser Situation herausgeholfen wäre. I gdyby Bóg nie wyciągnął go z takiej sytuacji, dann wäre er untergegangen. To na pewno by upadł. Und wenn Gott nicht in seiner Weisheit das alles zur Erziehung gar nicht benutzt hätte. I gdyby Bóg w swojej wielkiej mądrości wszystkie te okoliczności nie wykorzystał do wychowywania Dawida. Und das ist das Wunder, was wir im nächsten Stunde sehen wollen. To jest właśnie to najpiękniejsze, co w następnym rozważaniu chcielibyśmy po przerwie oglądać wspólnie. 15 minut przerwy. Przeczytajmy teraz z psalmu 34. Cały psalm 34. Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego odszedł. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokornie i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną. Wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza Wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokoło tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie. Nauczę Was bojaźni Pańskiej. Jaki ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni. Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się oń. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych,
a uszy jego słyszą ich krzyk. Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć ich. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich kości jego, żadna z nich się nie złamie. Niegodziwego zabija złość, a ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. Już żeśmy o tym wspomnieli, że Dawid musiał być bardzo młodym człowiekiem. Który pomimo tego już wiele przeżył z Bogiem. Gott hat ihn schon sich bekannt gemacht, als als junger Mensch auf dem Feld war. Bóg mu się objawił jako młodemu człowiekowi, gdy był w polu. Als der Löwe und der Bär kam, eins von der Herde zu rauben, ein Tier von der Herde zu rauben. Wtedy, gdy nadchodził lew lub niedźwiedź i chciał zrabować jakieś jagniątko z trzody, którą pasł Dawid. Dann hat David Gottes den Löwen und den Bären mit bloßer Hand gekämpft und besiegt. A wtedy Dawid gołymi rękoma walczył z lwem i z niedźwiedziem i zwyciężył ich. Wir waren heute im Museum in, wie heißt das Museum? Szczyna. In Szczyna und haben dort ein Bild gesehen von dem, von der Heldengestalt des Herkules. Dzisiaj byliśmy w Muzeum w Szczynie i widzieliśmy tam obraz wielkiego mocarza Herkulesa. Also eine griechische Sagengestalt. A więc jest to postać pochodząca z mitów greckich. Und da ist abgebildet, wie mit seinem Arm ein oder zwei Löwen erstickt, also rosselt. I tam jest przedstawione, że jedną, jedyną swoją ręką on aż dwa lwy zadusił. Das ist kaum glaubwürdig, aber glaubwürdig ist, was die Schrift sagt. I w to prawie, że nie można uwierzyć. Jedno jest pewne, można uwierzyć w to, co mówi Pismo. Dass David eben diese Tiere mit der bloßen Hand besiegt hat. Że właśnie Dawid te zwierzęta zabił gołymi rękoma. Und dass das tun konnte in der Kraft Gottes. I że on mógł to uczynić w tej mocy Bożej.
na das Lob anstimmen, die anderen zum Lob anreizen. I na pewno w takiej grupie znajdą się takie osoby, których innych będą zachęcały do chwalenia, które będą intonowały tą pieśń pochwalną. Vielleicht sind das gerade die Brüder, die in einer großen Not gewesen waren. A może się okazać, że akurat to byli tacy bracia, którzy zaczynają, którzy byli akurat w wielkiej biedzie. Das sind das gerade die, die sich auch einfach vom Herrn entfernt haben, die wissen, wie es weg ist, sondern nicht nur nach, nicht nur nach dem Herrn. A może to będą tacy, którzy w przeszłości oddalili się daleko od Pana, którzy już poznali, jak jest źle, będąc daleko od Pana. Vielleicht sind das auch die Brüder und Schwestern, die erst seit kurzem errettet sind, die noch nicht lange auf dem Weg sind. A może będą intonowali tą pieśń tacy, którzy od niedawna są zbawieni. Ich denke, in der Versammlung gibt es keine Christen zweiter Klasse. Ja myślę, że w zgromadzeniu nie ma chrześcijan drugiej klasy. Und ich denke gerade, dass die, die aus der Welt herausgerettet sind, dass das die Ehen des Gottes Wortes sind. I ja myślę, że ci, którzy co niedawno zostali wyzwoleni z świata i zbawieni, że to są ci najbardziej szlachetni wśród całego ludu Bożego. Mehr als wir, ich habe einen gläubigen, gläubigen Eltern gehabt, gläubigen Großeltern, gläubigen Großeltern. I może więcej wartościowi niż ja, który miałem wierzących rodziców, wierzących dziadków, wierzących pradziadków. Und was sind das für Leute, mit denen man zusammenkommt in der Versammlung? A jacy to są ludzie, z którymi się razem schodzimy w zgromadzeniu? Sind das die Leute, die sich sehr groß tun, die hochmütig sind, die sich selbst verwirklichen? Może to są ludzie, którzy samych siebie wywyższają, którzy samych siebie robią? Sind das die Leute mit den dicken Brieftaschen, die viel Geld haben? A może to są ludzie, którzy mają gruby portfel z dużą ilością pieniędzy? Die vielleicht sehr große Häuser haben oder große Autos fahren. Którzy może mają duże domy i jeżdżą drogimi samochodami? Schau her, der junge David hat erkannt, die besten meiner Brüder und Schwestern sind die, die sanftmütig sind. A ten młody David to poznał, że najlepszymi moimi braćmi i siostrami są ci, którzy są pokornymi. Mit denen möchte er Umgang haben, sagt Vers 2. A wiersz drugi mówi o tym, że z nim zawsze chciałbym mieć łączność. Und genau das wollte auch Gott bei ihm erreichen. I dokładnie to Bóg chciał z nim osiągnąć. Wenn er dann gedacht hat, ich packe das allein, ich kann mich allein aus der Verfahren herausfinden. Gdyby on myślał, że ja już sobie sam dam radę i wyciągnę samego siebie z tego niebezpieczeństwa. Wenn jemand hier denkt, ich kann das schon probieren, mir kann die Welt nichts antun. I gdy sobie ktoś myśli, że ja mogę spróbować, przecież świat nie jest w stanie mi w niczym zaszkodzić. Und ich habe das auch eine Zeit lang gedacht. Ja też w pewnym czasie o tym dłuższy czas tak myślałem. Denn lässt Gott uns gerade erleben, dass wir auf die Nase fallen. To właśnie wtedy Bóg nam pozwala poczynić doświadczenia i przeżyć to, że padamy na nos. Gdy człowiek znajdzie się w wielkiej biedzie i w wielkim problemie, wtedy dopiero rozpoznaje potrzebę modlitwy. Naturalnie możemy i powinniśmy się w problemach i biedach modlić. I na pewno zna się ten numer telefonu, gdy ktoś jest w biedzie 5520. Psalm 50, wiersz 15. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Ale besser ist es, man betet schon vorher, bevor man in diese Not, in diese Gefahr hineinkommt. Ale o wiele lepiej jest, jeśli będziemy się modlili jeszcze przed jakimś, nie wpadniemy w problemy. Stell dir vor, du hast eine sehr gute Schweizer Uhr. Wyobraź sobie, że masz, że posiadasz bardzo dobry zegarek szwajcarski. Und die geht nicht mehr mit einem Mal. I nagle przestaje chodzić. Und dann nimmst du deinen kleinen Schraubenzieher und schraubst die Uhr auf. I wtedy bierzesz najmniejsze ze śrubokręcików, jakie posiadasz i zaczynasz go rozkręcać. Und dann zerlegst du die Uhr in alle kleinen Einzelteile. Rozkładasz na najmniejsze części twój zegarek. Und dann wirst du die zusammensetzen und dann wird sie doch. I wtedy i potem zaczynasz go składać i stwierdzasz, dalej nie chodzi. Dann gehst du zum Uhrmacher und sagst, ja schau mal, meine Uhr ist kaputt. I wtedy idziesz do zegarmistrza i mówisz, proszę bardzo, mój zegarek się zepsuł. Er sagt, der Uhrmacher, du bist ganz schön dumm, kommst du nicht gleich wieder, du dich nicht konzentrieren.
wtedy zegarmistrz mówi, naprawdę ty jesteś bardzo nierozsądny. Czemu od razu nie przyszedłeś z tym zepsutym zegarkiem do mnie? Warum gehen wir nicht gleich mit unserem kaputten Problem zu unserem großen Gott und sagen, das geht? A dlaczego my nie przychodzimy ze swoimi zepsutymi problemami do tego wielkiego Boga i nie mówimy mu o tym? David hat das gelernt und er sagt uns auch etwas darüber. Dawid się tego musiał nauczyć i właśnie o tym nam tutaj on mówi. Manche Leute denken, das Beten hat keinen Zweck. Niektórzy ludzie myślą, że modlitwa nie ma sensu. Das Beten geht nur bis zu dieser Decke. Że modlitwa tylko wznosi się aż do tego sufitu. Und Gott hört doch nicht. A Bóg i tak nie wysłucha. Aber David sagt etwas anderes. Ale Dawid mówi coś innego. Und das sagt natürlich auch mir und dir. Naturalnie on też mówi to tobie i mnie. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Ja szukałem Pana, a on mi odpowiedział. Also alle Gebete werden angehört. A więc wszystkie modlitwy są wysłuchiwane. Und aus allen meinen Beängstigungen rettete er mich. A ze wszystkich moich strachów on mnie wyratował. Wir denken nochmal zurück an den armen David dort auf der Flucht. Pomyślmy jeszcze o tym biednym Dawidzie znajdującym się w ucieczce. Schau mal, David hat Angst. Spójrz na to, David bał się. Und wenn man Angst hat, gerät man gleich in Panik. A kto się boi, bardzo łatwo wpada w panikę. Gott will natürlich nicht, dass wir unüberlegt und panisch handeln. Bóg naturalnie nie chce, abyśmy my w niekontrolowany sposób postępowali w panice. Aber ich denke, der Herr weiß sehr wohl, dass wir Angst haben und Angst haben können. Ale wiem dobrze o tym, że Pan też wie o tym, że my możemy mieć strach, możemy się bać. Der Herr war ja selbst auf der Erde und hat auch das sicherlich erlebt. Pan przecież osobiście był na tej ziemi i z całą pewnością i to przeżył. Ich meine, bei unseren Versuchungen und Prüfungen, die der Herr uns schickt, ist immer Angst mit im Spiel. Ja wiem, że we wszystkich naszych trudnościach i problemach, w których my się znajdujemy, również i pewną rolę odgrywa strach. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, wie soll die Lösung aussehen. My na przykład nie wiemy, jak dalej ma być życie nasze przebiegać, gdzie mamy szukać rozwiązania. Und vielleicht ist die Angst schlimmer als die Not selbst. A może się potem okazać, że ten strach był większy, gorszy niż sama bieda. Wenn das bei dir so ist, dann und bei mir so ist, dann wollen wir von David lernen, was er gesagt hat. A jeżeli u ciebie i u mnie taka sytuacja występuje, to chciejmy się nauczyć z tego, co Dawid nam tu mówi. Er hat mich aus allen meinen Ängsten errettet. On ze wszystkich moich strachów wyrwał mnie, wyratował. Wenn man erstmal Ruhe und Frieden hat im Herzen. A dopiero wtedy, gdy będziemy mieli spokój i pokój w sercu naszym, dann kann man die Welt schon ganz anders sehen. To wtedy możemy inaczej spojrzeć na świat. Und wenn wir beten, dann einmal Friede Gottes in unser Herz holen. A gdy będziemy się modlić, to przede wszystkim pokój Boży chce wejść w serce nasze. Filipa 4 sagt in der bekannten Stelle, wenn wir alle unsere Anliegen vor Gott kundtun lassen, dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und euren Sinn bewahren. A Filipian 4 rozdział, to znane miejsce, mówi nam... Filipa 4. Filipian 4, rozdział 6, wiersz. 6 i 7 wiersz. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Ich will noch eben, wir haben jetzt sehr dezent erwähnen, was David in dieser großen Prüfung gelernt hat. Jeszcze raz chciałbym wymienić to, czego się nauczył Dawid w tym wielkim doświadczeniu. Er hat Dinge gelernt, die nach ihm erst vielleicht der Apostel Paulus wieder aufgeschrieben hat, obwohl er keiner. Może on nauczył się takich rzeczy, których później już nie opisywał, nie uczył się żaden inny człowiek, jak dopiero apostoł Paweł. In der Schule Gottes lernt man eben Dinge, die man auf keiner Universität in dieser Welt lernt. W Szkole Bożej uczymy się takich rzeczy, na jakie na żadnym uniwersytecie ziemskim nie są wykładane. Ich meine jetzt Vers 5. Mam na myśli na przykład wiersz 5. Wenn man auf den Herrn blickt, wollte ich sagen, dann wird das Angesicht nicht beschämt, unser Gesicht wird erheitert. Nicht historisch. Szósty wiersz w naszej Biblii.
Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Aber im Grunde genommen heißt dieses Wort, dass unsere Angesichter strahlen, unsere Gesichter strahlen werden. I zasadniczo to w tym miejscu jest napisane w tekście oryginalnym, że nasze oblicza będą promieniowały. Und ich kann nur dieses andeuten. Hier ist eine geistliche Wahrheit drin, die der Apostel Paulus in 2. Korinther 3 wieder erwähnt. A ja mogę tylko to wskazać, że tutaj jest wspomniane to, co w drugim liście do Koryntian, 4. rozdziale zostało opisane. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Anschauens, Herrn anschauen werden, verwandelt nach demselben Bilde von Herrn. Das 3. rozdział, 18. wiersz, 2. list do Koryntian. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę. Es muss also nicht sein, dass man mit einem ständigen Lachen beschwert wird, oder? A więc nie musi być tak u nas, żebyśmy z ciągłym uśmiechem na ustach przeszli przez ten świat. Aber es wird vielleicht dir geschehen, dass dein Nachbar oder dein Kollege sagt, sie haben etwas, einen Frieden, den ich nicht habe. Ale może się tak właśnie zdarzyć, że twój sąsiad lub twój kolega w pracy będzie mógł powiedzieć o tobie, ty masz pokój, którego ja nie posiadam. Man strahlt etwas von dem Wesen und von der Herrlichkeit des Herrn Jesus.